Hej, witam was. wszystkich. was wszystkim. E, dzisiaj troszeczkę w innym setupie, innym miejscu w tym momencie. Jak widzicie, Patryk jest chyba na wakacjach, tak? Odpoczywa sobie gdzieś tam w ciepłych wodach basenu śródziemnego morza Śródziemnego. A ja muszę coś dla Was nagrać, także tym razem i będę sam. E, mam nadzieję, że nie będę odstawał aż tak bardzo mocno, że tak powiem, jeżeli chodzi o realizację. W każdym razie, e, to dzisiaj, dzisiejszy temat, tak, czwartkowego odcinka. Czwartkowy odcinek będzie dzisiaj o. Hmm, dla mnie, przynajmniej dzisiaj. E, w tym momencie. Jesteśmy tak naprawdę po jednym z największych wydarzeń takich esportowych w naszym kraju, to znaczy właśnie w Inter, na Intel Extreme Masters w Katowicach, w katowickim spotku. Odbywały się zawody Counter Strike 2, tak naprawdę już w tym roku już to był Counter Strike 2, też po swojej premierze. Pierwsze na takie zawody, chyba pierwsze w Polsce, takie zawody na taką skalę, że mieliśmy tak naprawdę do. Na żywo do zobaczenia, tak ogromną, jakby publikę, był ogromny ten tak wielkich graczy do właśnie zobaczenia tutaj u nas, że tak powiem, lokalnie. I mieliśmy to właśnie tak na, na, dosłownie na swoim podwórku, bo mieszkam niedaleko, i co? Historia tak naprawdę tego wydarzenia, e, dla tych, którzy nie wiedzą, oczywiście, zaczęła się tak naprawdę w 2013 roku, bo w tym momencie w Polsce odbywa się Mistrzostwa świata w katowickim spotków pod pierwszym no, ten tytułem właśnie Intel Masters. Tak naprawdę wtedy dopiero Polska jakby zaczęła istnieć na arenie takich właśnie wielkich wydarzeń sportowych, tak, gdzie cały świat patrzy na te wydarzenia. To są jedne z najbardziej najważniejszych turniejów, które się odbywają i dzięki temu jakby nasz kraj został tak właśnie zauważony pod tym względem. Drug 2016, tak? Wielka w ogóle wygrana naszego zespołu. E, mam nadzieję, że to był 2016. Stop, tu cięcie. Dobra, wracam. E, już się poprawiłem, przepraszam. Nie 2016, tylko 2014. W 2016 roku byłem pierwszy raz na Intel Extreme Masters dlatego ta data mi utkwiła w pamięci i nie potrafię sobie i tak, że tak powiem, wyodrzucić od siebie. W każdym razie. 2014 rok Wirtus Prosięga, czyli nasza polska drużyna po mistrzostwo w Counter Strike Global Offensive, tak? To był wielki, wielki sukces na arenie międzynarodowej właśnie dla nas, że my, jako Polska, właśnie zaistnieliśmy, że jesteśmy jednymi z najlepszych graczy na świecie w Counter Strike'a. Co dalej tak naprawdę? No W tym momencie zaczął się szał, tak? Naprawdę szał, wielki szał, bo tak, nawet w Polsce, w, ogólnie w polskiej kulturze gry Counter-Strike jakby wpasował się mega dobrze. Tak? To od najmłodszych lat tak naprawdę na komputerach, czy to w kafejkach internetowych, czy gdzieś indziej, czy lokalnie w domu, gdzieś ten Counter-Strike zawsze był. Counter-Strike najpierw oczywiście jeden, tak? potem 1.6, potem chyba Source tak naprawdę, potem Global Offensive, teraz tak naprawdę Counter-Strike 2 z, nowy, z nowymi ulepszeniami. To wsiąkło w polską kulturę gry, w, w polską kulturę tak naprawdę Eee, nie wiem, takiego właśnie, jak to nazwać, ciekawe, eee, taki nie wiem, my z tego słyniemy, tak, na właśnie, jeżeli chodzi o e-sport, tak, że jesteśmy bardzo dobri właśnie w strzelankę w Counter-Strike'a i jest, jest, trzeba być z tego dumnym właśnie, że mamy tak wspaniałych graczy, tak legendarnych graczy, przecież Pasza jest znany na całym świecie ze swoich, że tak powiem, ze swojego angielskiego, no, mega, 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 tak naprawdę. W tym roku tak naprawdę też y, zadziały się mega, mega rzeczy, dlatego że mamy tak naprawdę mieliśmy e, polski zespół e, zło, zło, ten, z tak naprawdę złożony. Dosłownie niedawno, tak? To nie, to nie jest jakby zespół, który został jakby, z, z, nie wiem, złożony w kilka dni. Nie, nie, nie to nie na to, jest polega, ale w każdym razie, je, dla całej reszty zespołów, które powiedzmy grają już od kilku ładnych lat, sezonów i tak dalej, Team Ens tak? Czyli nasi wspaniali chłopacy, czyli Goofy, Killer, Hades, Dycha, Glaive i wspaniały ich trener, czyli Kuben, tak naprawdę też jedna z wielkich postaci w Counter-Strike'u doszli do ćwierćfinału, tak? Czyli znowu była szansa, że Polacy zaistnieją w ogóle w świecie counter To Oglądało się to wspaniale. My jesteśmy tak naprawdę, nagrywam to dzień po finałach, tak? Niestety, no, jak wiecie, e, niestety nie doszliśmy do finału w ale niestety odpadliśmy. W każdym razie po wielkiej walce tak naprawdę mega jestem dumny z naszego w ogóle zespołu, że tak daleko żeśmy doszli. E, tak naprawdę nie... Trzeba być dumnym z takich rzeczy, tak? I mamy wspaniałych graczy, młodych ludzi, którzy naprawdę się chcą... Chcą pokazać, tak? Grają świetnie, tak naprawdę. Szczególnie, że są, to są naprawdę młody zespół, który jeszcze się nie zgrał. I co? Mamy tak naprawdę fantastyczne okazję była do tego, żeby właśnie zobaczyć, że my odradzamy się w tym świecie. Kandydat jest Przez parę lat, tak naprawdę, gdy Virtus Pro odeszło, to ten, ten skład polski, tak naprawdę, nie mieliśmy aż tak dużej. Nie wiem, i dużego zespołu, który tak wielkie jakby sukcesy odnosił, bo ćwierć finały, tak naprawdę, to jest bardzo, bardzo wysoko, tak. To my gramy tak naprawdę na wszystkie drużyny z całego świata, zgłoszone oczywiście do ESL, ale to są najlepsi gracze na świecie, tak. Oni robią czasami dziwne rzeczy, nadnaturalne rzeczy, po prostu abstrakcje, wali po prostu po głowie. E no tak, no oczywiście jak dobrze wiecie, albo nie, ale to wam zdradzę oczywiście, wygrało Team Falcons, tak, to jest drużyna z, w ogóle złożona z czterech osób z Rosji i jednego, jednej osoby z Ukrainy, co i w ogóle zaskoczeniem było to, jakby całym on był czarnym koniem tego tak naprawdę całego te, te, tego wydarzenia, bo początek mieli słabe, tak, Mnie, tutaj oczywiście mam ściągawkę, także spoko, będę sobie posiłkował, żeby nie, nie przekłamać, zaczynali od Kogo? Czyli Team Falcons, Eternal Fire, bo mówimy tutaj już o fazie grupowej. Eternal Fire wygrywa 2-0 z Team Falcons, tak? No, powiedzmy, że w miarę było to do przewidzenia. Eternal raczej sobie daje radę na takich mapkach. Potem mieliśmy co? G2S, gdzie też oczywiście mamy Polaka, z Heroic 2-1 po ciężkim starciu, ale dali sobie radę. Potem oczywiście co? Face Clan z Rebels Gaming 2.0. Ten Face wjechało w ogóle na ten cały turniej z mega fajnym feelingiem gry, z takim luzem, z takim właśnie, z taką, nie wiem, cieszyli się, że oni grają, tak? To widać było na tych twarzach. Nawet jak coś się nie udawało, nawet jak nam się że coś w tym stylu było, nie, 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 nie poszło po jakby myśli, to oni dalej grali, dalej się cieszyli, grą. E i mega, jak kiedyś face tak naprawdę nie przypada mi do gustu, bo oczywiście gdzieś tam wykluczali naszych zawodników, gdzieś tam skier, jakieś wysokie pozycje. Tak tym razem miałem wrażenie, że jakoś taki, tak zapałałem czymś do nich, takiego takim, nie wiem, miałem taki vibe, że ła. Wow, no w sumie spoko, nie? Przecież to. No kurde, no my jakoś grali, nie wiem, coś mi się jakieś mi się tak udało, że naprawdę, naprawdę przyjemnie się na to oglądało. E, oczywiście w fazie z e, tym. Mieliśmy. I, że w składzie Face też znalazł się ktoś, kto też zasłużył się bardzo, bardzo, bardzo na jakby efekt tego, że mm, trochę bardziej mi się oczywiście chciało e, na to patrzeć. To był Neo jako trener, tak? Czyli też jedne, właśnie jeden z tej wielkiej piątki Virtus Pro, że tak powiem, w swoich najlepszych latach. teraz jest trenerem w ogóle Face i od razu jakoś tak się cieplej zrobiło, w sensie od razu mi to polepszył jakiś taki vibe w ogóle tego zespołu. To jak zaczęli grać, jak miałem cały czas gdzieś tam w przebitkach, gdzie on się gdzieś tam z, ty z tyłu chował i tak dalej i starał się ich podtrzymywać na duchu. Jakoś miałem taki bardziej, nie wiem, taki feeling, że okej, okay, no dobra, no może rzeczywiście warto im kibicować. I kibicowałem do końca, bo właśnie FaceClan e, przez tą swoją grę, przez to jak wchodzili, że tak powiem, na wszystkie swoje mecze z takim luzem, właśnie z takim flow, takiej gry. Dzięki temu tak naprawdę super się to oglądało i ja byłem mega, mega zadowolony z tego. Kibicowałem Mega Neo, żeby właśnie po tych tak naprawdę 10 latach, od 2014 roku, znów Polak mógł sięgnąć po ten wielki puchar ESL-a, tak, że właśnie z Counter-Strike'a, tak, to właśnie to też mega mi weszło, to tak powiem, w mózg, że może rzeczywiście się uda, tak, może Polacy znowu, chociaż jeden, znowu sięgną do tego pucharu i znowu będziemy ten jakby, no może już nie teraz jako gracze, tak, ale jako właśnie trener i prowadzący drużynę, Znowu będzie, tak, znowu będziemy tam na tym podium. Niestety, jak to wiecie, spotkaliśmy właśnie, to wspomniałem przed chwilą, w fazie grupowej. Three hours later. Spotkaliśmy Team Spirit. Właśnie, jak wcześniej Wam op op opowiadałem, drużynę Doszeczkę, jakby na dzisiejsze dziwnie skonstruowane. Oczywiście nie wnikam, w jakie tam są układy w każdym razie. E, w, e, drużyna składa się z właśnie z czterech e, osób z Rosji, i jednej, jednej osoby z Ukrainy. I tak naprawdę, jak zobaczycie, oni to są. Z, z, znowu zupełnie nowi gracze, zupełnie młodzi, młode osoby, gdzie w Fejzie oczywiście mamy Karigana, e, mamy jeszcze. E, Reina, tak naprawdę, Frozena, tak? To są osoby, które już zaistniały w ogóle na świecie, w świecie counter i spotykają się w finale w finałów tak naprawdę w, z drużyną, której tak naprawdę nikt do końca nie brał na poważnie, jeżeli chodzi o dojście do finału. Fakt, grali mega, mega dobrze. Ludzie byli zaskoczeni, bo wygrywali naprawdę e, z łatwością. Większość meczy naprawdę przechodzili przez wszystkich, wszystkich ludzi e, Robiąc naprawdę abstrakcję czasami, oglądając to naprawdę, ludzie byli w szoku, że tak w ogóle się da. E, w ogóle Dong, tak jeden z graczy właśnie w e, Team Spirit, miał i zdobył, tak, no skończąc jakby finał, najwyższy wynik z śmierci, tak naprawdę, zadanych przez siebie. 1,6. To jest na każdą rundę. Pomyślcie sobie, 1.6, jakby. Mm. Kili, tak dosłownie, no nie ma to. Nie, nie, nie chcę tego używać tego polskiego słowa, bo i to pewnie to ten wytnie, e, miał taki, taki ratio, jak jeszcze nikt inny w życiu. Pomyślcie sobie, na każdym z turniejów od momentu, kiedy w ogóle zaczęliły się organizować turnieje, turnieje sportowe w Counter-Strike'a, nikt jeszcze nie zdobył tak wysokiego, tak, tak wysokiego ratio. To było zaskakujące, to oczywiście wiadomo, ale. Zrobienie czegoś takiego, wyczyń prawdopodobnie nie, nie do powtórzenia. Wszyscy komentatorzy na całym świecie mówili o tym jednym, właśnie o tej jednej osobie, czyli właśnie o Donku, że tak wysoki wynik prawdopodobnie nigdy się już nie zdarzy, bo nie ma fizycznych takich możliwości, żeby tak mocno i szybko przejść przez wszystkie fazy. Czy to playoffów, czy grupy, czy ten, boże, jednej ósmej, czy ćwierć czy półfinału, i finał, tak? Żeby zdobyć tak wysoki wynik, to prawdopodobnie się już nigdy więcej nie wydarzy. Więc wielkie szapoba, oczywiście, za wygranie, z za, za, w ogóle z taką klasą, bo FaceClan to jest, rzeczywiście, to jest w ogóle inna liga, a wygranie, wygranie z nimi jeszcze w finale to już jest w ogóle szapoba. Aczkolwiek dalej, jakby w serduszku FaceClan mocniej bił, dlatego że no. Mm, i myślałem, że właśnie Neo wygra tak naprawdę te, ten i podniesie ten razem ze swoją drużyną. Ten puchar upragniony po tych 10 latach. Sam w ogóle Kerrigan mówił, że jego motywacją w tym turnieju było właśnie to, żeby Neo po 10 latach znowu mógł unieść ten puchar, co też w wielu tak też się pow oczywiście powtarzało. Mega, mega w ogóle turniej, wielkie zaskoczenie, wielkie. Bardzo dużo ludzi stawiało na zespoły, bo myślało, że powtórzą swoje wyniki z poprzedniego roku, z dwóch lat wcześniej. A to się okazuje, że te jakby drabinka się w ogóle częściowo odwróciła, weszły nowe zespoły, które też robiły dość ciekawe zamieszanie. Oczywiście stary, starzy wyjadacze też no, oczywiście postawili swoje ceny zawsze próg wysoko, i trzymali się go bardzo mocno. Tak naprawdę. Super, jakby event mega, mega, mega. W tym roku niestety nie udało się zdobyć biletów, dlatego że koszta w ogóle poszły strasznie do góry. W tym mam takie wrażenie. Nie wiem, czy Wy też macie, dajcie to oczywiście w komentarzach, ale z tego co pamiętam, chyba było 700 zł za trzy dni uczestnictwa. Gdzie to było, no, dla mnie trochę szokujące. No, pamiętam, no, okej, okay, no dobra, 70, 80 zł za dzień, czy tam 120 zł za dzień. No dobra, jeszcze jestem w stanie, to w stanie zrozumieć, 150, no to już tak ho, ho, ale 700 to jest dużo. Ale widać, to też było chyba trochę powidowni, że to nie były takie tłumy spotkowe jak zawsze, że tam po prostu cisnęło, Ca nie wiem, cała prawie Polska zjeżdżała się do Spotka, tylko właśnie po to, żeby wyczekać w tych kolejkach, wejść na tą, na tą tak naprawdę scenę, zobaczyć jak to wygląda na żywo, jak grają i tak dalej. Mega, mega, mega fajny event, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę jednak właśnie obcięli jakby ten granicę tego właśnie wejścia na, na IEMA. Oczywiście równorzędnie z tym też trwają targi, oczywiście w katowickim tym centrum kongresowym, co też oczywiście przyciąga mega dużo ludzi, ale wiadomo, jakby tym punktem kulminacji jest właśnie ESL One Intellect Stream Masters i co jeszcze trzeba powiedzieć, no fantastyczne wydarzenie, mega, mega, mega miło się do to oglądało. Oczywiście, miałem nadzieję właśnie, że, da, że Neo podniesie jednak ten, ten. Nie udało się, miejmy nadzieję, że wrócą. Dajcie oczywiście znać, czy będziecie w ogóle zainteresowani takimi one-on-one -on -one nagrywkami, dlatego że Patryk jest aktualnie na urlopie, ja też zaraz wyjeżdżam, prawdopodobnie on coś nagra z wakacji, ja coś nagram z wakacji, będziemy wrzucać też takie luźne, luźne filmiki właśnie, co robimy, jak odpoczywamy i co? Trochę Wam opowiadałem o ESL-u, o tym, co się dzieje aktualnie, co, czym żyła Polska tak naprawdę i ja czym ja żyłem przez ostatni weekend, w sumie ostatni tydzień, tak naprawdę. Dzięki wielkie i miejmy nadzieję, że dacie sobie radę bez nas, czasy tam przez jakiś czas. Na razie futurki z filmami. Jutro będzie, żebyśmy znaczy jutro, dla mnie jutro, dla Was we wtorek. Będzie wrzucony odcinek z ostatni z Harry Pottera, potem czwartkowy, czyli mój, właśnie z Intellect Masters. A co dalej? To zobaczymy. Ja jeszcze nie wiem, ale bardzo chętnie wam coś będę tutaj jeszcze ponagrywam. Także dzięki wielkie, do zobaczenia i pamiętajcie, łapeczka, yy, subskrypcja, le, komentarz, dzwoneczek, wszystko jest dla Was. E, I co, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Bye.